Nie ma nic przyjemniejszego niż po skończonym zadaniu odznaczenie tego na liście rzeczy do zrobienia. To może być cokolwiek. Możemy iść z psem na spacer, możemy zrobić zadanie domowe z rosyjskiego, czy też, nie wiem, posprzątać pokój, cokolwiek. Ale na pewno wiele razy zdarzyło wam się tak, że po prostu wam się tej listy robić nie chciało. Nie chciało wam się robić zadań na tej liście, czegokolwiek. Mieliście zadanie na poniedziałek, ustaliliście sobie, że zrobicie je w piątek, żeby mieć weekend wolny. Mija piątek, zadanie niezrobione, mija sobota, zadanie niezrobione. Budzicie się w nocy w niedzielę i jesteście... A więc zaraz zdradzę wam sekret. Sekret, dzięki któremu staniecie się dużo bardziej produktywni, niż byliście do tej pory. Mogę wam to zagwarantować. Problem jest jednak taki, że będziemy musieli robić te listy. To jest chyba największy ból całych tych list, że trzeba codziennie je robić. Pewnie zapytacie, co jest takiego w tych checklistach, że jedne działają, a drugie nie. Już wam tłumaczę, już wam zdradzam ten sekret. Zazwyczaj jak robiliście listę rzeczy do zrobienia, wypisywaliście pozycje. Moja kartka. Pranie, zadanie z matmy, nagrywanie filmu, wysyłanie maili. Nic z tym trudnego. Zaznaczamy sobie po prostu isikiem wszystko, co mamy zrobione. Źle. Najważniejsze, co należy zrobić, to rozpisać sobie na krótkie etapy każde zadanie. Weźmy na przykład film. Samo pojęcie nagranie filmu jest dosyć szeroko interpretowane, prawda? Więc rozbijamy to na kilka etapów. Kilka etapów, dzięki którym możemy sobie zwizualizować czas, który będziemy musieli poświęcić na każdą czynność. Czyli zaczniemy od czego? Od zebrania materiału. Mamy już wszystkie materiały zebrane, możemy przystąpić na przykład do napisania skryptu do filmu, napisania jakichś tekstów specjalnych, nie wiadomo, na przykład możecie też to po prostu pominąć w takim filmie. Dalej jest to po prostu nagranie tego filmu, czy też doklejenie wokalu. Następnie całe wszystkie pliki nagrane wrzucamy do komputera, edytujemy i montujemy. Po montażu następuje renderowanie filmu i wrzucanie ją w tym przypadku na przykład na YouTube'a. I to w sumie wszystko. Powtórzcie ten proces dla wszystkiego. Dla prania, dla zadania z matmy, dla wysyłania maili, dla wszystkiego, co robicie. Zajmie wam to troszeczkę dłużej czasu, ale dzięki temu poukładacie sobie w głowie czynności, jakie należy zrobić, przez co na pewno dużo lepiej zaplanujecie wasz dzień. Bo pamiętajcie, góry nie zdobywa się jednym krokiem, tylko trzeba dużo tych kroków zrobić, żeby na tą górę wejść. I to było na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Możecie zostawić łapkę w górę. Bardzo bym się cieszył. Możecie kliknąć. Możecie zostawić subskrypcję. Byłbym niezmiernie wdzięczny. I to było na tyle. Zapraszam was do moich wcześniejszych filmików i może na jakieś następne. Może coś wrzucę, może nie umarłem. Super. Trzymajcie się. Hej.